Matka Piqué jest zdruzgotana. Zali się hiszpańskim mediom. Shakira zabroniła swoim synom mówić do niej babciu. Od momentu, w którym Shakira wypuściła słynnego distracka na Gerarda Piqué, życie fanów Kolumbijki nie jest takie samo. Gwiazda w swoich aktach zemsty zdecydowanie nie oszczędza piłkarza, jak i jego rodziny. A zwłaszcza matki swojego ex, Montserrat Bernabeu. Ta z kolei nie daje za wygrana. Niedawno stanęła nawet w obronie kochanki swojego syna, przyznając, że to mila i serdeczna dziewczyna. Przypominamy, Shakira wystawiła na balkonie manekina w stroju wiedźmy, żeby odstraszył matkę Gerarda Piqué. Pomysłowa, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od momentu premiery distracku, w którym Shakira śpiewa, że piłkarz zostawił jej teściowa jako sąsiadkę. Fani piosenkarki niezlomnie poszukuje dowodów potwierdzających ich domysły, że matka Piqué nigdy nie traktowała synowej z należytym szacunkiem. W sieci krąży już nagranie, na którym Bernabeu łapie matkę swoich wnuków za twarz i złowrogo grozi jej palcem. Tak ze zdaniem hiszpańskiej prasy między kobietami nigdy nie układało się najlepiej. Montserrat miała traktować piosenkarkę jak intruza już od samego początku, bo wszystko jej w Shakirze przeszkadzało. Jednej z hiszpańskich gazet udało się skontaktować z osobą z otoczenia matki piłkarza, która ponoć bardzo dotkliwie odczuwa efekty rodzinnej awantury. Rozstanie Gerarda i Shakiry było dla niej traumatycznym przeżyciem, czytamy w Lecturas. Jest zdruzgotana. Shakira poprosiła swoje dzieci, aby nie nazywali jej matki Piqué, babcia, wyznał rozmówca. Co ciekawe, według informatora magazynu hiszpanka zawsze miała dbać o dobre relacje między nią a synowa. Ona zawsze chciała, żeby wszystko było dobrze. Jej relacje z wnukami były doskonale. Opiekowała się nimi wtedy, kiedy harmonogramy jej syna i synowej zmuszali parę do wyjazdów. Wtedy chłopcy jadali obiady i odrabiali lekcje im w domu dziadków, czytamy. Informator magazynu Lecturas podkreślił też, że Montserrat Bernabeu zawsze opowiadała się za dialogiem między jej synem a Kolumbijka. Ponoć kobieta starała się doprowadzić do pojednania obu stron. Tym razem jednak się nie udało.